To jest Suter MMX500. Motocykl, w którym wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. Zresztą nie bez powodu, ale jak to Szwajcarzy robią motocykle? Robią i to jeszcze w dodatku torowe, gdzie same liczby mówią za siebie. Waga zaledwie 127 kg. Pojemność nieco ponad pół litra. Moc 195 koni mechanicznych. Jesteście ciekawi tego szwajcarskiego wynalazku? Kaski na głowę i jedziemy! Ten dwusuwowy motocykl wyszedł spod ręki Eskila Sutera, który stworzył go w jednym celu. Szybki motocyklista to zawsze ten, kto jeździ z pasją. Naszym zadaniem jest po prostu dać instrument tak, aby on poczuł nasz dowód pasji. Silnik Sutera to 576 cm3 w dwusuwie. Oczywiście celowano w 500-kę. Ale jak zresztą sam Suter mówił, nie będziecie przecież winić nas za to, że przekroczyliśmy te 500 cm3. A ja tylko od siebie dodam, że wręcz przeciwnie. Sama średnica do skoku tłoka mówi nam, że to jest silnik równoskokowy. W tą definicję spisuje się maksymalnie zbliżona średnica do samego skoku. Moc, jaką rozwija Suter, to jest 195 koni mechanicznych przy 11-250 obrotach na minutę. I żeby nikt mi nie powiedział, że tak naprawdę 13 tysięcy, jak mówi każdy, mam tutaj wykres z hamowni, na którym widać to dokładnie. Tutaj moc jest o 5 koni mniejsza, możliwe, że jest to spowodowane samym zgrzaniem się motocykla, bądź spowodowana tym, że sama moc na kole wynosi 190, a na silniku 195. Ja tylko podkreślę, że zawsze się staram podawać samą suchą wagę motocykla oraz moc na silniku. Jeżeli chodzi o samą wagę motocykla, zwróćcie uwagę, że jest jeszcze lżejszy niż ten Crichton CR700W. No, możliwe, że gdyby był o tą setkę większy, tak mniej więcej spasowując się pojemnością z Crichtonem, no to faktycznie ważyłby tyle samo. Patrząc po tabelce, którą dla was przygotowałem, Suter nie wypada jakoś nie wiadomo jak szałowo, gdyż no Honda NSR z 97 roku ma jednak 400 koni z litra. Mało tego, sam silnik Sutera MMX500 wyciąga z litra pojemności 339 koni mechanicznych. 339. Więcej niż H2R, więcej niż Ducati Desmo Sedici z MotoGP z roku 2022, czy prześciga także Honda RC213VS, no która jednak do niego już kompletnie nie ma podjazdu. A z samej konstrukcji mamy tutaj do czynienia z V4 o kącie rozwarcia 90 stopni na dwóch wałach korbowych, gdzie są też dwie skrzynie korbowe, a one w silnikach dwusuwowych czterocylindrowych są zjawiskiem normalnym, będącym pokłosiem motocykli z królewskiej klasy Grand Prix, gdzie dwa wały oznaczały prostszą budowę, łatwiejsze wyważanie, możliwość montażu stawidła czy łatwiejsze ułożyskowanie korbowodów, widocznych po tym silniku dwusuwowym Yamahy 115, gdzie akurat wykorzystano jeden wał, a jest to silnik do napędu łodzi. A gdzie jeszcze taki wał V6 w dwusuwie, wracając? W Suterze wały są skierowane w przeciwnych kierunkach. To niweluje poziom wibracji. Dodatkowo, by bardziej przenieść ciężar na przednie koła, w tej V4 niejako jeden rząd cylindrów wisi nad drugim. Sam kosz sprzęgłowy nie jest centralnie umiejscowiony, jest dużo niżej. W dodatku samo sprzęgło, jak widać, jest suche, a ono natomiast autorskie Sutera, bowiem sam Suter szczyci się produkcją także tuningowanych części zamiennych. A to wszystko połączone jest za pomocą kół zębatych, gdzie dalej przekazywane jest na 6-stopniową skrzynię biegów, pozwalającą osiągnąć 310 km na godzinę. Bardzo ciekawe jest także to, co autor miał na myśli, patrząc po rowku na Squishu. Tutaj bym dociekał, czy on przypadkiem nie jest zdejmowany. Propos także wymiennego Squisha, można powiedzieć, że raczej to jest taka koncepcja średnia. Mam na myśli średnio prawdopodobna, gdyż no jakościowe zdjęcie no raczej nie jest. Można też powiedzieć, że jest jedyne. No i w dodatku
ja będąc właścicielem sutera, to aż bym się chwalił, że nasz motocykl ma przecież wymienną komorę w głowicy. Kiedy natomiast popatrzymy na układ paliwowy w suterze i otworzymy taki zbiornik paliwa, to zobaczymy tam pompę paliwa. A kiedy poszukamy gaźników, znajdziemy... No właśnie, nowy dwusów to pewnie wtrysk. Otóż nie, nie wtrysk, a 8 wtrysków. 4 pierwsze wtryski są przed strumiennicami, 4 kolejne za przepustnicami. Dzięki temu daje to lepszą atomizację mieszanki, jak i wzrasta jej dokładność. W samym suterze zamontowano także membrany, podobnie jak i elektroniczne zawory wydechowe, gdzie sam wydech wykonany jest z tytanu od Akrapowicza. I na marginesie, nie dyfuzor, tylko komory rezonansowe, ewentualnie ekspansywne. Jest to coś na zasadzie nazywania motocykla motorem, bądź zamiast tego na Ducati mówilibyście Ducati. Ale nie, czekaj, przecież tak się nie da. Ducati, jednym zdaniem solidna europejska kontra dla Japończyków. W składzie Ducati, natomiast Ducati, które... W skrócie, komora rezonansowa składa się z dyfuzora, brzucha, konfuzora i stingera. Stinger to po polsku po prostu jest tam rządu, o Boże. Tak samo to coś to nie jest też dyfuzor, jest to bowiem tylko kratka na zderzaku, a prawdziwy dyfuzor wygląda raczej tak. Czy w czterosuwie tak. A w ramach ciekawostki, w dragsterowych łódkach, gdzie odbywają się wyścigi na wodzie w Tajlandii, wykorzystuje się faktyczne dyfuzory w dwusuwie. Zawieszeniowo motocykl stoi na all-linsie upside down pokrytym azotkiem tytanu, pełniącym funkcję oczywiście wzmacniającą i chroniącą. Rama jest aluminiowa, okalana włóknem węglowym, a z przodu mamy do czynienia z podwójnymi hamulcami Brembo czterotłuczkowymi osadzonymi na dwóch tarczach 320 mm. Do wyboru do koloru są opony, czy też same felgi, albo aluminiowe, albo kute magnezowe. Samych wymiarów motocykla na próżno szukać i nie podaje się na stawów seryjnych jak w przypadku Kringtona CR700, nad czym nieco ubolewam, gdyż zawsze to są jakieś poglądowe dane. O którym zresztą Kringtonie film tutaj wam się pojawi. Silnik bowiem ten z litra pojemności wyciągał 319 koni mechanicznych w silniku Wankla, nie w czterosuwie. Przypomnę, że H2R legitymuje się nieco większą mocą, doładowana. I stosunkiem mocy do masy godnym MotoGP, a to wszystko w wadze 129 kg. No, mózg rozpada się na samą myśl o Kringtonie CR700W, więc jeżeli byście chcieli poznać jakieś tam dziwne tajniki, no to też zapraszam do tego filmu o tym nowoczesnym silniku Wankla w motocyklu, co jest raczej niespotykane. No, wyobraźcie sobie na skalę tak samo, jakby Mazda na przykład wypuściła nowy silnik. No to jest coś takiego, jakby Mazda wypuściła nowy silnik, tylko w motocyklu. I nie zrobili to Japończycy, tylko Anglicy. Zresztą, mimo różnicy w samej pojemności, to mi się wydaje, że ta nietypowa konstrukcja jest chyba jedynym godnym przeciwnikiem do porównania dla sutera MMX 500. A więc czym jest firma Suter i skąd powinniśmy ją znać? Rok 2001 to ostatnie zdobyte mistrzostwo świata w królewskiej klasie Hondy NSR 500, jak i w ogóle dwusuwów. Jednocześnie na NSR 500 mistrzostwo zdobywa w tej klasie Valentino Rossi. A jak długo słabną zainteresowania dwusuwowymi 500-kami przez lata 90, co zresztą idzie na korzyść rozwijającego się World Superbike, tak długo później coraz silniejsza stawała się nostalgia za kłębami przepalonego oleju z benzyną, samą zabójczą charakterystyką, czy dźwiękiem dwusuwa w rezonansie. Sięgając początku, Eskil Suter ścigał się na 250 Aprili, zajmując 13 miejsce w 94 i 6 roku, w którym też roku założył Suter Racing Technology, w skrócie SRT, a w współpracy ze Swiss Auto stworzyli coś takiego jak Muz 500. Czym był Muz 500? Muz to nasza poczciwa MZ. Z niemieckiego wygląda to tak i nie będę tego czytał, gdyż jeszcze ktoś pomyśli, że go chce rozstrzelać. I MUS właściwie to była nazwa MZ na lata 90. Po co zrobili taki krok? No, nie wiem, skoro sobie wypracowali dosyć, mi się wydaje, dobre stanowisko,
jeżeli chodzi o motocykle MZ, przynajmniej w bloku wschodnim, że to były zajebiste maszyny. Oczywiście, nikt nie wyłamywał otwartych drzwi. Po co się narażać na jakieś koszty dla nowo powstałej firmy? Swiss Auto miał gotowy silnik, wykorzystywany choćby w Elfie E500 Rogue, a sam Eskil był kierowcą MZ na sezon 98. Sutter Racing Technology także próbował osiągnąć coś w branży World Superbike, tworząc trzycylindrowy silnik do malazyjskiego Petronasa w roku 2005. A w roku 2005 Sutter pomagał przy tworzeniu Kawasaki ZX-RR do MotoGP. Następnie zaangażowano się z Aylmore Engineering w projekt motocykla Aylmore X3 o pojemności 800 cm3, a wraz z nastaniem Moto2 Sutter zaczął dostarczać swoje podwozia do tej kategorii. W 2010 i 2011 roku zdobywając tytuł konstruktora, a rok później, bo już w 2012, Marc Marquez wygrywa właśnie na tej ramie w Moto2. W tym samym roku także Sutter przymierzał się do wyścigów MotoGP z silnikiem od BMW S1000RR. Niestety tego roku nawet nie zdołał się zakwalifikować. I dopiero teraz docieramy do 2015 roku i genezy samego Suttera wypuszczonego w limitowanych 99 sztukach modelu MMX. To wszystko w cenie jedynych 107 tysięcy funtów. A propos ceny, Sutter MMX500, Crichton CR702, Ducati Superleggera czy Honda RC213VS. Pytałem was o to w poprzednim filmie, który motocykl byście wybrali, i tak samo zapytam w tym filmie osób, które nie widziały poprzedniego filma, który motocykl byście wybrali i dlaczego. A sam Sutter MMX500 powstał w tęsknocie do brutalnej mocy dwusuwa, tego zapachu i dźwięku. Warto podkreślić słowo tęsknocie, gdyż sam Sutter nie powstałby być najszybszym możliwym dwusuwem w kategorii 500. Choć w niewiele brakło. Balansowano bardziej stosunek mocy do ceny, tak by nie odstraszyć potencjalnych klientów. Trzeba także pamiętać, że 500-ki w dwusuwie, szczególnie te Hondy z roku 97, generowały aż 200 koni z 500 cm3, a nie 195 jak Sutter z 576 cm3. Podkreślę, że już w latach 94 ciężko było zapanować nad mocą Hondy NSR, gdzie sam Mike Dohan zrezygnował z wtrysku wody do komory rezonansowej, który to system dawał dodatkowe 10 koni i poprawę w zakresie od 6000 do 10000 obrotów na minutę. Ale jak z historii wiemy, nawet te 200 koni Honda NSR z 97 roku nie przeszkodziło mu wygrać w 97 roku. Co prawda, w 2015 roku, czyli w Sutterze MMX500, mamy postęp w zawieszeniu, oponach czy samym silniku. Na pewno jest to na plus. Jednocześnie sam motocykl dalej jest strasznie specyficzny, gdzie bliżej raczej mu jest konstrukcją do szalonych 500-ek w dwusuwie niż tych dzisiejszych litrów choćby w czterosuwie w prowadzeniu. A my przejdźmy do podsumowania. Tak więc Sutter MMX500 nie jest historycznie najszybszą 500-ką, abstrahując nawet od nieco większej pojemności. Sutter MMX500 powstał z tęsknoty do dwusuwów, by jakkolwiek zapełnić tą pustkę po nich, którą każdy będzie mógł sobie kupić, a nie oglądać ją tylko na wyścigach. Sutter w swojej cenie, ile w stanie był wyciągnąć z tego silnika, tyle wyciągnął. Przypomnę też, że Sutter ma już te 7 lat. Młodszy już na pewno nie będzie, a te 99 sztuk z radością możemy policzyć po całym świecie. Jeżeli macie jeszcze jakieś motocykle, które chcecie, żebym dla was opisał, jak przykładowo tego Suttera, podajcie tę opcję przykładowo w komentarzach. Tak więc już mam na boku jakiś temat, który można poruszyć w przyszłym odcinku. I pamiętajcie, że też nagrałem dla was dwa filmiki o silniku Wankla, czyli pierwszy, jak wykorzystuje się silnik Wankla w motocyklach, jak był wykorzystywany na przestrzeni lat, a drugi o samym CR702. No i jakby trzeci, tylko mi rąk braknie, kart społeczności, filmików na końcu, żeby wam to pokazać, i też tam Hercules W2000, który jako pierwszy wykorzystał silnik Wankla. Wy też pamiętajcie, że każdy sub zbliża nas do magicznej liczby 10 tysięcy, co jest no, w pewnym sensie takim jakby celem na rok 2023. I pamiętajcie także, że każdy like jest jak nitrometan na tłoki,
A każdy komentarz zbliża nas jako społeczność, ludzi chcących się dzielić swoją pasją. I jeżeli chcecie pomóc mi dzielić się pasją z innymi osobami, udostępnijcie ten film, za co bardzo wam podziękuję. Tak więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, no to trzymajcie się do następnego odcinka. Zapraszam do moich poprzednich odcinków. Trzymajcie się, lewa!